O, świetny pas, pokaż może do kamery, co? Pokażemy tutaj wszystkim internautom. Pasuje. Tak jak mówiłem, pas zostaje w Polsce. Tak. Alan, gratulacje. Kaniu. Gratuluję. Pięknie, no co, typowanka to typowanka, trzeba, tak. Kaniowski nie stawiał na mnie. Słuchaj, może zacznijmy od aspektów sportowych. A co mówiłem, że pasuje? Mówiłem. Wszyscy będą do nas teraz podchodzić. Fame News przewidziało, co tu się wydarzy, nie? Mówiłem, że pasuje. Jakieś wyzwanie leci nowego zawodnika Fame'u. No ładny, ładny. Ładny, ładny. Słuchaj, świetne starcie, świetny pokaz stójkowy. Zadowolony? Tak, zadowolony jestem, może nie do końca z trzeciej rundy, bo mówię, zabrakło tej kondycji. Troszkę po tych właśnie dwóch kopnięciach w krocze, trzecie takie obtarcie było, ale też odczułem je, dlatego pozwoliłem sobie chwilkę odpocząć. Druga sprawa, dwa punkty odjęte, jedno uderzenie po gongu, drugie, mówię, te krocze były odjęte punkty, więc... No co, na pewno jak będzie chciał Pająk ze mną rewanż, nie ma problemu, tym razem zrobimy to na jego zasadach, czyli w MMA. Super, słuchaj, bo właśnie tutaj jest już taka burza w internecie, że Wałek, że tamto, ale jednak musicie pamiętać, że były dwa odjęte punkty. Ile razy dostałeś w krocze? Trzy razy bodajże. Tak, trzy razy, no mówię, ja mam tą tendencję, kurwa, mam tego pecha, że dostaję po tych jajach, kurwa, i mówię, może przez te moje życie towarzyskie, które miałem kiedyś, nie? Albo ktoś nie chce, żebyś miał swoich potomków może. No lepiej nie. Słuchaj, Alan... Jak ogólnie wrażenia po zwycięskim pojedynku, ponieważ wracasz na tą zwycięską ścieżkę. Tutaj nawet rozmawialiśmy sobie na backstage'u, że ty jesteś takim zawodnikiem, który bardzo ciężko trenuje, który dużo serca wkłada w te starcia i w te przygotowania, a podczas tych walk różnie to bywa. No wiesz, no nie zawsze to wychodzi, tak? Tym razem wchodzę na tą zwycięską ścieżkę, cieszę się, odblokowuję głowę, odpoczynek i od marca ruszam znowu, bo marzec, maj, walka, więc... Cieszę się, że chcę teraz po prostu odpocząć. Marzec, maj, walka w Fame MMA? Nie, armia Fight Night połączyła siły z Fame'em. Cieszę się bardzo. Filip Botkowski, który jest właścicielem armii, to mój menadżer, więc mówię, no pewnie u niego zawalczę sobie w marcu, a maj to z powrotem tutaj pewnie zobaczymy się na Fame'ie. Będziesz chciał walczyć w formule MMA na Fame'ie? Tak, jak najbardziej, jestem otwarty. No mówię, teraz miałem walkę w K1, więc dałem się pod skrzydła Dominika Zadory i Karola Łopaty, więc częsty wyjazd do Wrocławia. A mówię, jeżeli to będzie MMA, całkowity obóz przygotowawczy, to będzie w WCA, gdzie to jest najlepszy klub w Polsce, więc nie będę musiał nigdzie wyjeżdżać. Słuchaj, jeszcze chciałem poruszyć jedną kwestię Amadeusza Ferrariego. Widziałem, że wy do siebie nie pułacie sympatią. Myślisz, że może być to jakiś twój kolejny przeciwnik? Nie, jak najbardziej go zapraszam do klatki. Jeżeli ja potrafiłem zbić 16 kilo w półtora miesiąca, a on nie potrafi, kurwa, zbić paru kilo i tak jak mówił, miał walkę z Wiewiórem w 7-7, ucieka do 8-4, ja jestem 7-7. Ja jestem 7-7, czekam na ciebie. Myślisz, że Amadeusz to byłoby jakieś wyzwanie sportowe dla ciebie? Nie, ale trzeba go wyjaśnić, bo trochę go ponoszą, kurwa, emocje, nie? Tak samo jak Kasiusza. Najpierw Wiewiór, potem chciałbym walkę sobie zrobić właśnie z Kasiuszem. O pas króla w boksie, czy jak? Nie mam w dupie ten jego pas króla, proszę cię. Co to kurwa jest za pas? Ale wtedy byś w ogóle wyglądał jak Conor McGregor. Proszę cię. Już wolałbym pas Fame'u w 7-7. O, i to jest jakaś tutaj właśnie deklaracja. Słuchaj, Alan, gratulacje pasa, gratulacje wygranego pojedynku i co? Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Trzymaj się.